Za nami pierwsza część 22. edycji Herbertiady. W artystycznej sierpniowej odsłonie wydarzenia mogliśmy zobaczyć premierowy spektakl Szymborska i Herbert Próba w reżyserii Ewy Domańskiej. Wrześniowa odsłona to już tradycyjnie czas dla młodych licealistów. W tym roku zgłosiła się młodzież ze Szczecina. Dzisiaj mamy warsztaty recytatorskie, jutro będzie konkurs recytatorski i w godzinach popołudniowych, czyli o 17:00 będzie prezentacja laureatów, zakończona wyświetleniem monodramu Trzy rozmowy z panem Herbertem, jako przykładu właśnie tego, co się zaczęło w tamtym roku, czyli kultura w sieci. Według Katarzyny Pechman pocieszające jest to, że twórczością Zbigniewa Herberta interesują się tak młodzi ludzie. Biorą na warsztat naprawdę niebanalną i wymagającą twórczość, ale warsztaty dla nich też są bardzo istotne, bo mają możliwość kontaktu z profesjonalnym artystą, który nie tylko sam się wykształcił i gra, ale również, tak jak w przypadku pani Agaty Piotrowskiej-Mastalerz, która poprowadzi te warsztaty dzisiaj, która jest pedagogiem, a więc sama przygotowuje i uczy przyszłych artystów, więc ma ogromne doświadczenie w tej materii. I to też jest dla nich bardzo, bardzo ważne, kontakt z profesjonalnym artystą. Dla prowadzącej dzisiejsze warsztaty recytatorskie z młodzieżą twórczość Zbigniewa Herberta jest bardzo bliska. Mam ten zaszczyt, że od kilku lat przyjeżdżam na Herbertiadę i z każdym rokiem jest mi bliższy, pewnie się dojrzewa do spotkania ze Zbigniewem Herbertem, ale też ze studentami. Staram się czytać Herberta, pracować nad Herbertem, to zawsze jest wyzwanie. Myślę, że z każdym rokiem wśród młodych ludzi jest trudniej, bo coraz rzadziej czytamy poezję, mówimy poezję, tym większy szacunek dla nich, że zechcieli tutaj przyjechać dzisiaj i chcą czytać Herberta, chcą mówić Herberta, chcą opowiadać o sobie tekstami Herberta. Herbertiada to jedyne cykliczne wydarzenie kulturalne w Polsce, które ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o osobie i dorobku twórczym poety.